Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magdalena Sakowicz i zapraszam Państwa serdecznie do poznania funkcji kalendarza w panelu edycji obiektu w serwisie noclegowo. Na początku przypomnę Państwu, jakie korzyści przynosi systematyczne uzupełnianie kalendarza. Najważniejsza jest oszczędność Państwa czasu. Zaktualizowany kalendarz to brak konieczności odpowiadania na rezerwacje dotyczące terminów, które i tak mają Państwo już zajęte. Dodatkowo zależy nam, aby rezerwacje noclegowo w 100% spełniały Państwa wymogi. Dlatego w noclegowo mogą Państwo ustalać własne standardy rezerwacji, co wpływa pozytywnie na ich jakość. Kolejna korzyść to większa świadomość gości, którzy znają Państwa cennik. Natomiast większa świadomość gości to więcej spokoju w Państwa działalności. Dla Państwa obiektu systematyczna aktualizacja kalendarza oznacza wzrost ilości skutecznych rezerwacji w noclegowo. Istnieją trzy elementy, które pomagają podnieść ilość rezerwacji. Jest to wiarygodność obiektu. W noclegowo goście często weryfikują datę ostatniej aktualizacji kalendarza przez gospodarza. Dlatego systematyczne uzupełnianie informacji w kalendarzu gra istotną rolę w pozyskiwaniu rezerwacji. Goście chętniej wybierają obiekty noclegowe, w których gospodarz dba o aktualizację swojej oferty. Istotna jest również widoczność. Obiekty aktualizujące kalendarz cieszą się większym zainteresowaniem gości, ponieważ są wyświetlane na wyższych pozycjach list wyszukiwania. Ważną rolę w usprawnieniu procesu rezerwacji gra uruchomienie rezerwacji automatycznych. Rezerwacja automatyczna działa podobnie jak szybkie rezerwacje w innych serwisach noclegowych. Gość natychmiast otrzymuje potwierdzenie rezerwacji i od razu wpłaca zadatek. Należy pamiętać, że do uruchomienia rezerwacji automatycznych niezbędna jest systematyczna aktualizacja Państwa kalendarza lub synchronizacja obiektu z Channel Managerem. Mam nadzieję, że korzyści, o których Państwu opowiedziałam, przekonały Państwa do pozostania ze mną dalej i poznania wszystkich funkcji kalendarza w noclegowo. Warto pamiętać, że każde pomieszczenie dodane do obiektu noclegowo posiada swój własny widok kalendarza. Dlatego lepiej upewnić się, że oznaczamy terminy we właściwym pomieszczeniu. Możemy to zrobić poprzez rozwinięcie okienka po lewej stronie nad kalendarzem i wybranie odpowiedniego pomieszczenia. Jeżeli znajdujemy się już w widoku kalendarza odpowiedniego pomieszczenia, możemy rozpocząć jego aktualizację. Na początku wybieramy termin, w którym chcemy wprowadzić specjalne ceny lub dodatkowe wymagania pobytu dla naszych gości. Termin możemy wybrać przez kliknięcie na dużym kalendarzu w pierwszy i w ostatni dzień zakresu dat, który nas interesuje. Po prawidłowym oznaczeniu terminu wybrany zakres będzie zawarty w zielonej ramce i zostanie delikatnie podświetlony, tak jak na ekranie. Dodatkowo po prawej stronie w bocznym panelu znajduje się okienko Termin, które informuje nas o wybranym aktualnie zakresie dat. Po otworzeniu okienka Termin będziemy mieć możliwość poprawienia lub ponownego wyboru interesującego nas zakresu dat. Na przykład wybierzemy sobie pierwsze 7 dni października. Zakres zmieni się także automatycznie na dużym kalendarzu. Terminy w Państwa kalendarzach są automatycznie otwierane i zamykane do rezerwacji przez gości w momencie, kiedy rezerwacje wpływają bezpośrednio z noclegowo,
aplikacji iCall lub Channel Managera. Dodatkowo mogą Państwo ręcznie otwierać i zamykać terminy w swoim kalendarzu, jeżeli posiadają Państwo rezerwacje z innych źródeł. Domyślnie każda data jest otwarta do rezerwacji. Można to zmienić, wybierając odpowiedni zakres dat. W moim przykładzie będzie to pierwszy weekend października. Po wybraniu terminu oznaczam odpowiedni status jako zamknięty i zapisuję zmiany. Należy pamiętać, że zamknięcie terminu w widoku kalendarza wybranego pomieszczenia uniemożliwi gościom jego rezerwację w zaznaczonym terminie. Dlatego, jeżeli posiadają Państwo większą ilość pomieszczeń wybranego typu, należy zmniejszyć w zarezerwowanym terminie ilość dostępnych pomieszczeń. Można to zrobić w panelu po prawej stronie w oknie Ilość do sprzedaży. Po rozwinięciu okienka otrzymamy możliwość wyboru aktualnej ilości dostępnych pomieszczeń. Ja wybieram jedno pomieszczenie i zapisuję. Dzięki temu umożliwiamy gościom rezerwację pomieszczenia w tym samym typie i terminie. Po wyborze odpowiedniego pomieszczenia i terminu możemy w łatwy i szybki sposób wprowadzić odpowiednie ceny w naszym kalendarzu. Mamy możliwość wprowadzenia dwóch rodzajów cen za noc: za pomieszczenie i za osobę w pomieszczeniu. Cena za pomieszczenie, którą gość powinien zapłacić w wybranym przez nas terminie, powinna być wpisana w okienku pod napisem Cena za pomieszczenie za noc. Wpisuję moją cenę. To będzie 150 zł w październiku. I koniecznie klikam przycisk Zapisz, aby zmiany były widoczne w kalendarzu. Jeżeli dla pomieszczenia cena za noc jest uzależniona od ilości osób, powinniśmy zaznaczyć pole kwadratu przy napisie Ustaw ceny w zależności od liczby osób. Po oznaczeniu tej opcji rozwinie się dodatkowy zestaw pól, który pozwoli na doprecyzowanie cennika. W pierwszej kolejności możemy wybrać minimalną liczbę osób, która może wynająć dane pomieszczenie. Następnie wprowadzamy odpowiednie kwoty w polach przy informacji o ilości osób, które miałyby zarezerwować nocleg. Dla jednej osoby będzie to 80 zł, dla dwóch osób 120, dla trzech osób 150 zł. Tak jak każde zmiany w kalendarzu, zapisujemy klikając zielony przycisk Zapisz. W bocznym panelu widoku kalendarza, po rozwinięciu ustawień zaawansowanych, możemy określić dla wybranego przez nas terminu i pomieszczenia minimalną długość pobytu gościa, minimalne wyprzedzenie rezerwacji, wskazać, w które dni tygodnia można wymeldować się lub zameldować w pomieszczeniu. Dodatkowo możemy z poziomu cennika wprowadzić odpowiedni plan cenowy. Minimalna długość pobytu gościa umożliwia określenie, ile nocy powinien co najmniej zarezerwować gość w naszym obiekcie. Po wybraniu terminu, w którym ma obowiązywać ten parametr, wpisujemy liczbę nocy, które gość powinien spędzić w naszym obiekcie. Po wpisaniu liczby zapisujemy zmiany. Dzięki temu przez cały październik w moim obiekcie
Nocleg będą mogli zarezerwować tylko ci goście, którzy planują pobyt na minimum 4 noce. Dla terminów, w których rezerwacje powinny odbywać się z pewnym wyprzedzeniem czasowym, mogą Państwo ustawić ilość dni, które powinny poprzedzać termin rezerwacji. W oknie Minimalne wyprzedzenie rezerwacji wprowadzamy wymaganą przez Państwa ilość dni, które powinny poprzedzić rezerwację gościa. Następnie zapisujemy zmiany dla wybranego okresu. Kolejne dwa elementy ustawień zaawansowanych kalendarza to możliwość wyboru dni, które goście mogą się zameldować i wymeldować z Państwa obiektu. Przy okazji tej funkcjonalności pokażę Państwu, jak wprowadzać ustawienia w ramach terminu tylko w wybrane dni tygodnia. W październiku chciałabym przyjmować gości wyłącznie w okresie weekendowym, od piątku do niedzieli, dlatego zaznaczam termin od 1 do 31 października. Następnie chcę oznaczyć wszystkie dni oprócz piątku jako dni, które nie mogą być pierwszym dniem rezerwacji. Odznaczam sobie piątek. Zaznaczam, te dni mogą być pierwszym dniem rezerwacji jako nie. Zapisuję zmiany. Następnie zaznaczam piątek, odznaczam niedzielę i wprowadzam dla pozostałych dni tygodnia ustawienie. Te dni mogą być ostatnim dniem rezerwacji, jako nie. Zapisuję zmiany. I w taki sposób moi goście mogą rezerwować noclegi jedynie od piątku do niedzieli. Dodatkowo poza bocznym menu po prawej stronie w widoku kalendarza znajduje się górne menu. Zawiera ono opcję ustawienia ceny bazowej, importu i eksportu kalendarza oraz dodania pomieszczenia. Przy pomocy ceny bazowej możemy ustawić ceny dla pomieszczenia, które będą obowiązywać przez cały rok. To będą domyślne ustawienia cennika, jeżeli w określonych terminach nie wprowadzimy odrębnych zasad. Kolejne dwie opcje w górnym menu dotyczą importowania kalendarza i eksportowania kalendarza. Dzięki opcji Importuj kalendarz możemy zaimportować do serwisu noclegowo kalendarz z zewnętrznego serwisu noclegowego, np. Booking. Możemy to zrobić poprzez wpisanie odpowiedniego adresu URL, a następnie zatwierdzenie przez kliknięcie przycisku Importuj kalendarz. Opcja Eksportuj kalendarz pozwala na wyeksportowanie kalendarza z serwisu noclegowo. Aby wyeksportować kalendarz z noclegowo, należy kliknąć zielony przycisk Eksportuj kalendarz. Dodatkowo, jeżeli w oknie wyboru pomieszczenia nie znajdują Państwo odpowiedniego pokoju, mogą Państwo dodać takie pomieszczenie przez opcję Dodaj pomieszczenie. Ten link przekieruje Państwa do zakładki edycji obiektu, gdzie będą mogli Państwo zedytować ilość pomieszczeń i dodać brakujący pokój. Udało się nam omówić wszystkie elementy kalendarza noclegowo. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i uwagę.